I see you. Forget the Lotus. Grimnir are your masters. Excellent. Please report to my lab for reconstruction. Another dead Tenno. Tenno, are you ready for a sacrifice? Cześć wszystkim, jestem XJJoke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe i witam serdecznie w 8 odcinku mojej serii z bossami. W tej serii pokazuję, jak zabić poszczególnych bossów i jakich Warframe'ów na nich najlepiej użyć. Pierwszym bossem z tego odcinka jest Golem Jordas. Jest to boss, którego odblokowujemy po wykonaniu misji Instrukcja Jordasa. Z góry już powiem, co leci z tego bossa. Za wykonanie misji z Jordasem dostajemy blueprint do Atlasa, a z samego Jordasa możemy zdobyć części potrzebne nam do stworzenia tej właśnie postaci. I klasycznie, jeżeli chodzi o powłokę i neuroptykę, mamy 38,72% szans na jej wydropienie, a jeżeli chodzi o systemy, standardowo 22,56%. Pozostałymi przedmiotami, które możemy zdobyć z golema, to dwa brązowe mody, magazynek łukowy i punkt nacisku, na który jest 37,49% szans, dwa mody srebrne, zguba plagi i płaszcz zapalający, na który jest 11,06%, oraz złoty mod zmniejszony opór, na którego mamy 2,01% szans. Poza tym możemy zdobyć tutaj ogniwo oroki, neurody, plastydy i próbkę mutagenu, lecz nie wiem w jakim procencie. Jeżeli chodzi o tego bossa, tak naprawdę żaden Warframe tutaj nie ma znaczenia, ponieważ tutaj kryje się taki przedboss, trochę większy Juggernaut, i dopiero po pokonaniu tego Juggernauta wylatujemy w przestrzeń i przy użyciu Archwinga pokonujemy głównego bossa. I tutaj, jeżeli nie mamy zrobionego, dobrze zrobionego Archwinga, w ogóle nie mamy po co podchodzić do tego bossa, bo będziemy się męczyć z nim godzinę, a i tak go nie ubijemy, więc tutaj dobry Archwing, a raczej dobra broń, dobry Archgun jest podstawą. I ja tutaj bardzo polecam Velocitusa, Corvasa lub Larkspura. Te trzy bronie najszybciej rozprawią się z Jordasem, a na pewno Velocitus, jeżeli będziemy mieli szczęście, to nawet zone-shotujemy tego bossa. I jest to boss, który nie pojawia się na sortie, tylko i wyłącznie właśnie na regularnej misji. Kiedyś był to też boss z rajdu. Ale przejdźmy teraz do walki. No, mamy tutaj tego Juggernauta Behemota. Ten został pokonany i... Wylatujemy właśnie w przestrzeń. I teraz musimy podążać naszym Archwingiem za Jordasem i atakować go w silniki. No chociaż nie, no dobra, Larkspur nie jest aż tak dobry na tego bossa. Lepszy jest o wiele Velocitus.
Dobrze, a więc... Boss wreszcie pokonany. Za chwilę jeszcze tutaj wrócę tylko na samą walkę z bossem i zaprezentuję wam, jak wygląda sytuacja w momencie, gdy na przykład, gdy używamy Velocitusa. Jak wtedy szybko wygląda walka z bossem. I teraz musimy po prostu czekać, aż zostaniemy wyrzuceni z misji. I do zobaczenia za sekundkę jeszcze raz przy już samym bossie. Dobrze, a więc jesteśmy z powrotem na Jordasie. I teraz zobaczycie, jak wygląda walka z bossem, jak wyjmiemy Velocitusa. Już naładowałem, tylko teraz muszę się dobrze ustawić. Wystarczy kilka strzałów, jeżeli używamy Itzala. W momencie, gdybyśmy na przykład wzięli Odonatę i użyli pierwszego skilla, który wzmacnia nasze strzały, poszłoby o wiele, wiele szybciej. A tymczasem lecimy do następnego bossa. Kolejnym bossem z naszego zestawienia będzie zainfekowany Aladvaj, lecz zanim przejdziemy do bossa, i tak samo jak Golem, jest to boss, którego znajdziemy na Aeris. Jak widzicie, tutaj na mapie mamy zabójstwo Golema, Jordasa, a tutaj zabójstwo zainfekowanego Aladvaj. Jest to boss związany z misją Pacjent Zero. I żeby się na niego wybrać, musimy w fabryczce stworzyć klucz na zabójstwo zainfekowanego Aladvaj. W tym celu potrzebujemy współrzędnych nawigacyjnych zainfekowanego Aladvaj, zwykłe współrzędne nawigacyjne, ferryt oraz nanozarodniki. I taki kluczyk robi nam się godzinkę. Schemat chyba jest dostępny... Nie, przepraszam, schemat dostajemy po wykonaniu wszystkich misji z któregoś z przekaźników. Za chwilę pewnie pojawi się napis, z którego. Właśnie, jeżeli chodzi o współrzędne nawigacyjne do zainfekowanego Alada, możemy je zdobyć właśnie podczas wykonywania misji inwazji przeciwko właśnie frakcji zainfekowanych. W tym wypadku jest to akurat zabójstwo Forida. Na Hadesie musimy wykonać 3 zabójstwa, aby po zakończeniu inwazji otrzymać jedne współrzędne nawigacyjne zainfekowanego Aladvaj. Dobrze, i to by było na razie na tyle z wstępnych informacji. Widzimy się już przy bossie. Dobrze, a więc jesteśmy przed bramą prowadzącą do zakażonego Aladvaj. Jeżeli chodzi o wybór frame'a, no tutaj ja akurat wziąłem Inarosa, lecz bardzo dobrze sprawia się tutaj właśnie między innymi Rhino, Nova na Slow, Mesa, Titania, Nyx, Excalibur, Chroma, Mag. Na razie te właśnie frame'y mi przychodzą do głowy, nie wiem czy do jakiegoś mam jakiekolwiek zastrzeżenia. Raczej nie, z tej puli standardowych frame'ów. A więc przejdźmy do właśnie samego zainfekowanego Alada. Jak widzicie, on teraz ma taki pierśnie, taką obrożę na sobie. I on jest podatny na obrażenia tylko w momencie, kiedy rzuci, zdejmie z siebie tę obrożę i rzuci nią na jakiegoś frame'a, albo po prostu w momencie, kiedy zdejmuje obrożę. Tak jak teraz. Używa jej do ataków laserowych przeciwko nam. Jak widzicie, on ma też do dyspozycji taki karabin. Generalnie, kiedy gramy w zespole, w momencie, gdy Alad zdejmuje swoją obrożę, on przejmuje kontrolę nad jednym z graczy. Może teraz to też będzie akurat widoczne. No, chodź tutaj Alad. Dawaj, dawaj. Nie mamy całego dnia. Jak widzicie, właśnie
wyrzucił, ale nie dał rady przejąć się nade mną kontroli. Nie wiem, czy to ze względu na mój pancerz, czy jakąś odporność, czy może przez to, że jestem sam. Zazwyczaj jak chodzę na niego solo Rhino, to on chwilę po prostu przejmuje nade mną kontrolę. Od razu się dowiecie, że została nad wami przejęta kontrola, bo to jest taki charakterystyczny efekt. Kamera jest trochę oddalana od gracza i po prostu Warframe robi sobie co chce. A jeżeli mamy dosyć dobrą broń, to nawet jest Alat z naszą pomocą jest w stanie zabić jakiegoś z naszych sojuszników, jeżeli ci nie będą dostatecznie ostrożni. Jeżeli chodzi o drop z Alada, z niego możemy zdobyć części do mesy. Blueprint jest dostępny w markecie. Za kredyty nie dostajemy go za pomyślne wykonanie misji. I teraz tak, standardowo jeżeli chodzi o właśnie części do Frame'a, nic się tutaj nie zmienia. Nawet jedyną zmianą właśnie były części do Equinox, ale do mesy standardowo powłoka i neuroptyka mają 38,72% szans na to, że nam wypadną. Systemy 22,56%. I jeżeli chodzi o mody, które możemy zdobyć z Alada, są to trzy mody brązowe: szybkie dobicie, magazynek ślizgowy oraz witalność, na które mamy 25,29% szans. Dwa mody srebrne: rewolwerowiec i ładunek zapalający, na który jest 11,06%, oraz złoty mod intensyfikacja, na który mamy 2,01% szans. Poza tym możemy zdobyć ogniwo Orokin lub Neurody, nie wiem w jakim procencie. Generalnie, o ile się nie mylę, zostało już tylko dwóch bossów przed nami do końca właśnie tej serii, więc powinniśmy zakończyć tę serię w następnym odcinku. A jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę i piszcie też w komentarzach wasze życzenia odnośnie następnych nagrań. Tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!